Poglądy i osądy. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie, słuchaczy Radiopol. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki było, hmm, współ, współprowadziło projekt Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2. Na czym polegały działania o jak sama nazwa wskazuje, o Polskie Centrum Rozwoju i Gospodarki wspieramy przedsiębiorców, więc byliśmy w tym projekcie odpowiedzialni właśnie za takie działania zbliżające uczniów z przedsiębiorcami. Mam tutaj na myśli chociażby specjalistyczne kursy, które przygotowaliśmy pod uczniów. Mam na myśli zespoły kreatywnego myślenia. Były to takie zespoły składające się właśnie z uczniów, które rozwiązywały konkretne zlecone przez przedsiębiorców zadania. My to realizowaliśmy to w formule takiej konkursowej. Najlepsze zespoły otrzymały nagrody, wyróżnienia, ale też byliśmy odpowiedzialni za wizyty w studyjne, takie w firmach z naszego regionu. Zresztą myślę, że to jest też bardzo ważne, bo tutaj same instytucje otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców, jak chociażby BCC, Opolskie BCC, czy Opolska Izba Gospodarcza, czy Izba Gospodarcza Śląsk, właśnie zwracały też na to uwagę, że żeby pokazywać, jakie możliwości drzemią w naszych zakładach, które mieszczą się na płaszczyźnie, i to też między innymi było elementem tego projektu, ale też i odbywały się tutaj. Rozmowy właścicieli, menadżerów z tymi uczniami, którzy pokazywali, czego można się nauczyć i jaka może być ścieżka rozwoju w danej firmie. Powiedział Pan, że organizowaliście kursy. Ja rozumiem, że to były kursy konkretnych umiejętności zawodowych, które są potrzebne do pracy w danym zakładzie na terenie opuszczyzny. Tak, tutaj taka idea, która przyświecała, zresztą ona ma też kontynuację w aktualnym projekcie, który, którego realizację rozpoczęliśmy. Ma On jeszcze zdecydowanie większy zakres, bo obejmuje wszystkie szkoły zawodowe w województwie, a ten projekt, który został nominowany tutaj było tych szkół 20. Natomiast te, to, co myśmy te kursy, które myśmy przygotowali, to idea była taka, żeby to nie były kursy o których decydują urzędnicy, czy decydują, decydują sami uczniowie, ale odpowiadały na realne zapotrzebowania firm, dlatego staraliśmy się najpierw rozeznać, jakie zapotrzebowanie jest firm i, i te kursy były przygotowywane pod konkretne zapotrzebowanie. Takim przykładem na przykład jest kursy, tak zwanego specjalistycznego lutowania, ale tak naprawdę jest to obsługa urządzeń, które służą do tworzenia, wypalania, lutowania układów scalonych, więc tak naprawdę to jest bardzo specjalistyczny kurs, zresztą on, te kursy też no i nie należały do, do, do tanich, ale mogli uczniowie przez to uzyskać konkretne kompetencje i to też potwierdzone certyfikatem i to też ma, miało znaczenie właśnie dla tych firm. Czyli to firma powiedziała potrzebuję kogoś teraz lub będę potrzebował za kilka lat, kto będzie potrafił to, to i to i ci uczniowie, którzy kursy odbyli mają duże szanse na znalezienie zatrudnienia. E Mieliśmy informację, że tak naprawdę tym uczniom już była proponowana praca w trakcie tych staży, którzy, które odbywali w przedsiębiorstwach. Zapotrzebowanie w, teraz jest bardzo duże, no i też myślę, to jest taką, taką wartością dodaną, siłą tego projektu, to że ten projekt zbliża uczniów oraz szkoły zawodowe i techniczne z przedsiębiorcami niewątpliwie ta jest wartość tego projektu. Zresztą tutaj najlepiej przytoczyć słowa samych uczestników tego projektu. Mam tu na myśli przedsiębiorców czy chociażby uczniów. Przedsiębiorcy przekazywali nam informacje, że mogą zobaczyć jak funkcjonują jak funkcjonuje system szkolnictwa, z jakimi też problemami się napotyka. Przedstawiciele działów HR przekazywali nam informację, że dzięki temu projektowi mogli zobaczyć, mogli rozpoznać, rozeznać i kogo, a w zasadzie jakich pracowników można się spodziewać w przyszłości, na co położyć nacisk w procesie rekrutacji, rekrutacji a sami uczniowie wskazywali nam, że mogli zobaczyć, czego można się spodziewać po firmie. Co się wykonuje, czy ten przyszły zawód, czy, czy, czy przyszła praca w firmie, czego można się spodziewać po tej firmie, jakie mogą w przyszłości, jaką mogą mieć ścieżkę rozwoju. To już był taki element, który zbliżał właśnie uczniów z firmami. Czyli uczniowie mogli zobaczyć, że po skończeniu szkoły mogą znaleźć pracę na miejscu, w regionie, nie będą musieli jej szukać za granicą? Tak, ale mogli też przede wszystkim zobaczyć, jak wygląda praca, czego można się spodziewać, jakie też wyzwania stoją przed tymi nowymi pracownikami, no I jaka może być ewentualnie ich ścieżka kariery, bo też e, przedsiębiorcy prze, albo właściwie przedstawiciele działu HR e, przedstawiali nam, że oni te informacje również tak uczniom na, na tych stażach przekazywali. Bardziej z tego projektu korzystali uczniowie, czy o polskie firmy, które w ten sposób dawały znać przyszłym pracownikom, tu jesteśmy, przyjdźcie do nas, jak tylko szkołę skończycie? Projekt kierowany był dla uczniów ale tak naprawdę nam zależało również na tym, żeby... No, stalić te, te jak, naj, naj, jak najbardziej jest to możliwe, żeby stalić właśnie szkolnictwo zawodowe z naszymi firmami, no bo to jest też element działalności, o czym już wcześniej mówiłem e, i, i zainteresowałem Polskiego Centrum Rozwoju i Gospodarki. Nam zależy na tym, żeby firmy się rozwijały, a żeby się rozwijały potrzebują mieć pracowników, e, no nie da się tego zrobić bez uczniów. Program o Polskie Szkolnictwa Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2 jest już zakończony, przed nami trzecia edycja, o tej trzeciej edycji porozmawiamy Rozmawiamy na naszej drugiej antenie, której można słuchać za pośrednictwem internetu i technologii cyfrowej DAP. Przypominam, że naszym gościem jest Roland Wrzeciano, dyrektor Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Ten program, trzecia edycja tego programu, na czym będzie polegała? Czy ona będzie taka sama jak druga, czy będzie rozszerzona, albo zmieniona? To znaczy, tak, idea wsparcia pozostaje. Tutaj ja chciałbym na wstępie podkreślić, że bardzo się cieszę, że to jest projekt, który realizowany jest przez dwie jednostki samorządu województwa polskiego, bo z jednej strony jest Opolskie Centrum Rozwoju i Gospodarki, które jest współrealizatorem. Tutaj liderem tego projektu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Bardzo sobie to cenimy. Dlaczego? Ponieważ my, mając kontakt z przedsiębiorcami, możemy wykorzystać te kontakty właśnie po to, żeby jeszcze lepiej dostosować Uczniów, właśnie, może nie dostosować, ale zbliżyć uczniów z naszymi firmami. Z kolei Regionalny Zespół Wsparcia placówek, placówek Wsparcia Edukacji ma bardzo dobry kontakt ze szkołami i to jest to, co uważam, że jest już dużym plusem, że możemy wspólnie wykorzystać nasze kontakty do realizacji jednego dużego projektu. Projekt jest rozwiązaniem systemowym, czteroletnim, który obejmuje wszystkie szkoły zawodowe w województwie. A Mówi zatem, Pan już o tej trzeciej edycji, tak? mówię tak? o trzeciej edycji, a zatem to jest tak naprawdę też bardzo ważne, bo że jest to oferta samorządu, jest to kompleksowa oferta samorządu województwa do wsparcia naszego szkolnictwa zawodowego obejmujemy wszystkie szkoły zawodowe i to, co jeszcze będzie tutaj pewną nowością ze strony OCRG, czyli za ten obszar, za który jesteśmy odpowiedzialni, to chcemy wprowadzić taki, tak zwaną Akademię Lean Managera, czyli rozwiązania dla tych uczniów, które pozwolą na to, żeby uczniowie mogli, poznając procesy w przedsiębiorstwie, mogli jeszcze ulepszać te procesy i już działać tak, jak gdyby byli pracownikami w danej Firmie, czyli będąc... czyli co mogli jeszcze mogli w tym procesie poprawić? Będąc jeszcze w szkole, będą mogli podpowiadać firmom, jak ulepszyć ich pracę? Tak, ponieważ tutaj te praktyki, i to, to działanie będzie się odbywało bezpośrednio w danej firmie i to również, to działanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie naszych przedsiębiorców, ponieważ my przygotowując się do tego, do tej kolejnej edycji, prosiliśmy o pewne wskazówki, co powinniśmy, co jeszcze możemy zmienić, co możemy poprawić w, tym, w tej kolejnej edycji i to jest bezpośrednie właśnie zapotrzebowanie na, na naszych przedsiębiorców. Oprócz tego my jeszcze przewidzieliśmy znowu kolejne kursy dla naszych dla uczniów, ale pod konkretne zapotrzebowania firm. Takich kursów musimy przygotować 3000 dla właśnie naszych uczniów przez te 4 lata oprócz tego wizyty studyjne, oprócz tego szkolenia dla też i podnoszenie kwalifikacji dla nauczycieli to również będzie w tym projekcie. Możliwe. No i też to, na czym też zależy naszym partnerom w ramach podpisanego porozumienia, mam tutaj myśli o Polską Lożę Business Center Club, o Polską Izbę Gospodarczą, Izbę Gospodarczą Śląsk, ale również i Izbę Rzemieślniczą wskazywali na spotkaniu, że bardzo zależy na tym, żeby kontynuować to, tą, tą, ten element, pokazywania, jakie możliwości drzemią w firmach z naszego regionu, dlatego znowu też zaplanowane zostały te wizyty takie studyjne w różnych firmach, różne zostały też zaplanowane zajęcia, które prowadzone są przedstawiciele, przedstawicieli dla tych przedsiębiorców. Chcemy pokazywać, jaki potencjał w naszym regionie, w naszych firmach drzemie. Dużo się będzie działo w ramach tej trzeciej edycji projektu, a my czekamy na informację, czy ta druga edycja projektu zostanie nagrodzona. Dziękuję bardzo. Bardzo za wizytę w Radiu Opolo. Opole Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję i gorąco zachęcam do tego, żeby zagłosować właśnie na ten nasz projekt. Najmniejsze województwo w kraju, a tu proszę, zostaliśmy zauważeni i docenieni przez przedstawicieli Komisji Europejskiej. Do 7 listopada można na ten projekt głosować. Gorąco do tego zachęcam. Informacje znajdują się na naszej stronie, na profilu Facebookowym Opolskiego Centrum Rozwoju i Gospodarki, ale również i na profilu Facebookowym Województwa Polskiego. Gorąco zachęcam do głosowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poglądy i osądy.